Ponieważ występuje pierwszy, moja prezentacja jest taką formą wprowadzenia w ogóle do konfliktu w Puszczy Białowieskiej. Trzeba podkreślić, że konflikt o sposób gospodarowania puszczą lub jej ochroną toczy się zasadniczo od utworzenia Białowieskiego Parku Narodowego w 1921 roku. I dużo kolejnych odsłon konfliktów była spowodowana przez tego drobnego chrząszcza, prawnika, drukarza, który ma tendencję do masowego namnażania się. I w Puszczy Białowieskiej, przynajmniej przez ostatnie pół wieku, tak mniej więcej raz na dekadę mamy do czynienia z gradacją, czyli z masowym namnożeniem się prawnika, drukarza, które są powodowane głównie czynnikami, które osłabiają świetla, czyli głównie czynnikami klimatycznymi. I już przy poprzedniej gradacji, która miała miejsce w latach 2002-2004, inżynier Antczak z Nadleśnictwa Białowieża pokazywał, jak elegancko po stronie polskiej leśnicy wyczyścili las zaatakowanych świerków i jaka klęska działa się na stronie białoruskiej, gdzie w Parku Narodowym oczywiście nie ingerowano. Tu macie Państwo zdjęcie satelitarne tego samego obszaru 10 lat później. Widać, jak strona białoruska doskonale się zregenerowała bez żadnej ingerencji ludzkiej. Po stronie polskiej też oczywiście las rośnie, natomiast to, czym się różni strona polska od białoruskiej, to są te takie różne prostokąty, kwadraty. Prostokąty, kwadraty, które są śladem działalności ludzkiej, śladem, dowodem na to, że człowiek ingeruje w te obiekty. Pewną specyfiką tego konfliktu jest to, że ta gradacja nałożyła się na wpisanie całej Puszczy Białowieskiej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, z którym wiązało się wprowadzenie ramowego, tymczasowego planu zarządzania puszczą. Do sporządzenia tego planu, jego wdrożenia zobowiązali się również puszczańscy nadleśniczowie. Takie nadmienie, jednym z nich był dzisiejszy wiceminister środowiska, pan Konieczny. Ten plan zarządzania wprowadził cztery strefy, przy tym tylko jedna strefa, strefa czwarta, pozwalała na pozyskanie drewna na potrzeby lokalne, ale już w 2015 roku, czyli rok po wpisaniu obiektu na listę, leśnicy naruszyli zakaz pozyskania drewna w strefie trzeciej. To są te wszystkie czerwone kropeczki na tym jaśniejszym, zielonym kolorze, czyli złamali swoje własne zobowiązania pod pretekstem walki z chodnikiem drukarzem. Niestety, wycinane były i są nie tylko świerki, ale również drzewa liściaste, również dęby. To jest zdjęcie sprzed dwóch tygodni z Puszczy Białowieskiej, gdzie nadleśniczy, nadleśnictwa Hajnówka, zapytany, czy to jest strefa trzecia UNESCO, tam gdzie się nie pozyskuje, stwierdził tak. Ale jego zdaniem UNESCO to tylko umowa cywilnoprawna, która do niczego nie zobowiązuje leśników. Proszę Państwa, jest to bardzo smutne, jeżeli średniej kategorii zarządca korporacyjny stwierdza, że nie obowiązuje go Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. W artykule 87 Konstytucji mówi, ratyfikowane umowy międzynarodowe są samodzielnym źródłem prawa w Polsce. Konwencja, na podstawie której UNESCO wpisało Puszczę na listę Światowego Dziedzictwa, ratyfikowana była przez nas 40 lat temu. Również taką specyficzną cechą tego konfliktu jest to, że minister środowiska nawet nie udaje, że szuka kompromisu. W ogóle nie wysłuchuje strony przeciwnej. Otoczył się leśnikami i wyłącznie ich słucha i uważa, że wyłącznie oni mają rację. Co więcej, Ministerstwo Środowiska i Lasy Państwowe uruchomiły olbrzymią machinę propagandową. Radio, telewizja. Mi osobiście, ze względu na wiek, przypomina to lata 70., 80. i takie dowcipy, które krążyły o Radiu Erewan. Dla młodszej części tu obecnych to było takie radio nieistniejące, ale dowcipy miały demaskować
mechanizmy komunistycznej propagandy. Taki przykład. W Moskwie na Placu Czerwonym rozdają Mercedesy. To był komunikat Radia Jerewan. Po paru dniach pojawiało się sprostowanie. Nie w Moskwie, a w Pekinie. Nie Plac Czerwony, a Tiananmen. Nie rozdają, a kradną. I nie Mercedesy, a rowery. I takie komunikaty pojawiają się teraz w eterze. Jeden z nich brzmi: obecnie puszcza stanowi dzieło rąk ludzkich. Jest dziedzictwem kulturowym miejscowej ludności, a także świadectwem działania polskiej szkoły leśnictwa. Oczywiście jest w tym ziarno prawdy. Puszcza, proszę Państwa, puszcza nie jest tylko. Puszcza nie jest naturalna. Ale nawet jeśli ona jest pierwotna tylko w 10%, to nie mamy nic lepszego. To jest najbardziej naturalny kompleks leśny na niżu Europy. I nie mamy nic bardziej zbliżonego do pierwotności. Z tego punktu widzenia jest to ostoja naturalności, jest to ostoja pierwotności. Nie mamy nic lepszego. A że człowiek był w puszczy, wiemy już od bardzo dawna. Już ponad 100 lat temu archeolodzy odkrywali ślady osadnictwa wczesnośrednowiecznego i wcześniejszego, więc człowiek tam był i gospodarował. Natomiast jeśli mamy uznać, że jest to dziedzictwo kulturowe, to jest to dziedzictwo kulturowe przede wszystkim Jagiellonów, którzy już w XV wieku puszczę wzięli w opiekę jako dobro stołowe, dobro królewskie. I oczywiście lokalna społeczność Jagiellonów w tym pomagała, bo przodkowie dzisiejszych mieszkańców Puszczy Białowieskiej byli strażnikami, byli osocznikami, czyli chronili puszczę między innymi przed wrębem. Przez kolejne 5 wieków użytkowanie puszczy było limitowane i regulowane. Czyli ona była użytkowana, ale w zupełnie inny sposób, nie w sposób renny. Dzięki temu zachowały się w puszczy takie piękne płaty drzewostanów z dębami, które niewątpliwie pamiętają czasy Władysława Jagieły, ale też są i takie fragmenty. Tylko, proszę Państwa, nie jest to dziedzictwo lokalnej społeczności. To jest z pewnością ten ślad Polskiej Szkoły Leśnictwa, o której Pan Minister wspomina. Lokalna społeczność nigdy nie miała tak naprawdę praktycznego wpływu na sposób zagospodarowania puszczy. Za królów, za cara, oczywiście lokalni mieszkańcy korzystali z puszczy, chodzili na jagody, na grzyby, na maliny. Natomiast, jeżeli chcieli wyciąć cokolwiek, musieli prosić o pozwolenie. I zasadniczo w dzisiejszych czasach to się też nie zmieniło. Lokalna społeczność jest ewentualnie źródłem taniej siły roboczej do wycinania puszczy. Natomiast o kształcie zagospodarowania puszczy, czy ona ma być użytkowana, czy nie, decydują ludzie z pewnością nie mieszkający na terenie puszczy. Kolejny komunikat, który pojawia się od miesięcy, to poparcie lokalnej społeczności dla ministra. Między innymi ono było bardzo wyraźne w Brukseli przy otwarciu wystawy Puszcza Białowieska dziedzictwem kulturowym lokalnej społeczności. Tak bardzo pokrótce, proszę Państwa, jestem mieszkańcem Białowieży. Cóż to za lokalna społeczność tu stoi? Pracownica nadleśnictwa Białowieża, inżynier nadzoru nadleśnictwo Hajnówka, pracownik Zakładu Usług Leśnych, prezes Fundacji Dewana, dofinansowanej przez Lasy Państwowe, córki lokalnych leśniczych puszczańskich, żona byłego leśniczego, leśniczy nadleśnictwa Hajnówka, wiceprezes Stowarzyszenia Santa, w kilku ostatnich latach 130 tysięcy złotych dotacji z Lasów Państwowych, inżynier nadzoru nadleśnictwo Browsk, leśniczowie z nadleśnictwa Białowież. Oczywiście oni też są częścią lokalnych społeczności. Natomiast dlaczego oni tu nie są w zielonych mundurach? Proszę mi powiedzieć. I komunikat często przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych dodawany: jeżeli mamy zachować lub przywrócić różnorodność puszczy, to musimy wrócić do koncepcji czynnej ochrony przyrody. Musi być powrót do realizacji zadań ochronnych. Proszę Państwa, to brzmi cudownie. To brzmi tak, jakby Pan Dyrektor
chciał się przyłączyć do organizacji pozarządowych, które chcą objąć Puszczę Parkiem Narodowym. No bo przecież to Park Narodowy chroni przyrodę. Lasy Państwowe są samofinansujące się, żyją z wycinki, nie z ochrony. Ale to jest kwestia zrozumienia, innego rozumienia pojęcia ochrona przyrody. To jest wykonanie zadań ochronnych, zakresu czynnej ochrony przyrody przez Lasy Państwowe pod przykrywką ochrony gatunków, które wymagają otwartych przestrzeni, bo rzeczywiście jest cała grupa gatunków, które ustępują w puszczy, które są związane z terenami otwartymi lub półotwartymi, ale one ustępują tak samo w Parku Narodowym, jak i w lasach gospodarczych, mimo że przez dekady tworzono tam olbrzymie zręby. To tym gatunkom nie pomogło. Przy czym w monitoringu, który był prowadzony w tamtym roku, wykazano, że na przykład sasanka otwarta wymarła w Puszczy Białowieskiej. Więc mam dobrą wiadomość, w Białowieskim Parku Narodowym jest nadal stanowisko sasanki otwartej, utrzymywane przez Park Narodowy w sposób czynny, a więc działa. Co do siedlisk, to część siedlisk absolutnie nie wymaga żadnej ingerencji, tak jak grondy czy takie lasy liściaste. One są lepiej zachowane, w lepszym stanie na terenie Parku Narodowego niż w lasach gospodarczych. Ale rzeczywiście są też siedliska, takie jak Dąbrowy Świetliste, które powstały poprzez dekady czy nawet wieki użytkowania ich przez lokalną społeczność. One powstały dzięki wypasowi zwierząt gospodarskich w lesie. Ale proszę Państwa, znowu, nie odtworzymy Dąbrów Świetlistych wycinając puszczę. Jeżeli chcemy je przywrócić, musimy przywrócić sposób użytkowania, który doprowadził do ich powstania. I to jest robione na przykład w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Wypasa się koniki polskie typu tarpana w lesie, żeby utrzymać siedlisko Dąbrowy Świetlistej. W Puszczy Białowieskiej nie mówi się zupełnie o tego typu zabiegach. I ostatni z takich komunikatów, którymi jesteśmy bombardowani, w celu ratowania Puszczy Białowieskiej resort środowiska pozostaje w stałym kontakcie z Komisją Europejską i UNESCO. I znowu to jest prawda. To jest kwestia jakości tych kontaktów. Dwa tygodnie temu komisarz Unii Europejskiej do spraw środowiska, Carmen Vela, w wywiadzie powiedział: zaoferowałem rządowi polskiemu dialog w sprawie rozwiązania konfliktów w Puszczy Białowieskiej. Niestety oferta nie została przyjęta. A więc musimy się spodziewać konsekwencji prawnych i nacisku ze strony Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.